Spółki czy spod lady, wchodzimy w tematy niezwykle istotne. Istotne w zasadzie na wszystkich frontach. Chodzi bardzo istotne, bardzo ważne, bo porozmawiamy o czymś, czego nie robicie, czyli o zabezpieczaniu się na rynku. I o tym, że się nie zabezpieczamy, nie jest tak do końca. O czym świadczą chociażby wyniki Reckitt Benckiser. Nie wiem, jak się czyta nazwę tej spółki. No, Dunder Mifflin. Nazwa spółki jest mniej ważna. Istotniejsze jest to, że ta spółka notowana na londyńskiej giełdzie jest między innymi właścicielem producenta prezerwatyw Durex. I co ciekawe, pierwsze półrocze 2020 roku okazało się dla spółki niezwykle udane. Wyniki nie poszybowały o 200, 300, 400%, bo w końcu produkują prezerwatywy, między innymi prezerwatywy, a nie panele fotowoltaiczne, ale mimo ani wszystko... Nie szczepionki. Ale mimo nie wszystko... Nie szczepionką, no. I rękawiczki też nie. Ceny jest dosyć istotna. Rękawiczek nie robią, ale robią coś z podobnego materiału. Ale oni robią też leki, więc nie do końca z tymi lekami nie jest tak, jest tak, jak mówisz. Ale to jest tylko i wyłącznie taka dygresja wprowadzająca do tego, żeby zachęcić cię. I nie, to nie jest program przeciwko AIDS i tego kampania, typu kampania tak. Jakaś medialna, bo niestety, ale nikt się do nas nie odezwał, jeżeli chodzi o lokowanie tego typu produktu, a dalibyśmy radę go, a dalibyśmy radę społecznej? Sobie z nim ulokować taki produkcik. Właśnie to bez robimy. Problemu. Więc w końcu jesteśmy na rynkach finansowych. Reklamodawcy każdej maści i o maściach też. Maści też możemy na maści i lubrykanty wchodzić nie będziemy. Natomiast porozmawiamy o zabezpieczeniach. I my tutaj w tym naszym materiale rozmawiać będziemy o tym, żeby być bezpiecznym, ale na rynkach finansowych. Żeby sobie nie zrobić krzywdę. A krzywdę zrobić możemy sobie jedynie finansową, no później ewentualnie też fizyczną. Jeżeli no to jest ta finansowa będzie dotkliwa. Dlatego, żeby nie dochodziło do tych niebezpiecznych następstw, trzeba uciąć wszystko w zarodku, czyli po prostu się zabezpieczać. Daj znać w komentarzu, w jaki sposób ty się przed rynkowymi wpadkami, wtopami zabezpieczasz, a my powiemy o tym, jak to robimy i nie powiem, jak to robią profesjonaliści, bo nie do końca jesteśmy w stanie przygotować się na wszystkie ewentualności. Wiem, że powiesz, bo nie jesteśmy profesjonalistami. Ja właśnie tak się czuję, taki może semi-pro. Ja z każdym rokiem na rynkach finansowych czuję się coraz głupszy, mówiąc całkowicie szczerze. No to dobrze, no to Darek wam odpowiedzi na to pytanie nie udzieli, ale ja się postaram. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie się na rynku walutowym Forex, bo często słyszy się o tym, że stop loss musi być, to jest obowiązek, nie może go zabraknąć. A ja słyszałem, że stop loss jest dla małych dziewczynek. Tudzież stop loss jest dla małych dziewczynek i jest jeszcze trzecia teza czy idea mówiąca o tym, że brokerzy na stop lossy polują. Mhm. I po prostu chcą nas z rynku wyrzucić, zabrać nasz kapitał i pójść sobie z tym kapitałem. I teraz w przypadku rynku walutowego Forex uważam, że wypracowanie statystycznej przewagi na niskich interwałach jest zadaniem na tyle niezwykle trudnym, co niemalże niemożliwym, jeżeli nie handlujemy w propie jakimś, czyli zajmujemy się prop tradingiem i tego typu historiami, bo w przypadku samych narzędzi analizy technicznej takie wypracowanie przewagi na krótkich interwałach na rynku walutowym jest niemalże niemożliwe. W dłuższym terminie, gdy wchodzi i do głosu dochodzi między innymi polityka monetarna i takie trendy długoterminowe, sytuacja jest o niebo lepsza. I dla mnie na parach walutowych zlecenie zabezpieczające typu stop loss musi się znaleźć i wystawiam je w miejscu, ja tak nazywam nieładnie, że jest to miejsce z czterech liter, czyli po prostu z dupy. To bardzo ciekawe. To zainteresowałeś mnie, wreszcie mnie zainteresowałeś. I uwaga, na czym polega filozofia z dupy? Taki dokładnie. Nie wiem, czy to nam wytną, czy nie. Nie, to nie jest brzydkie słowo, zasięgi. Prawda, YouTube, że to nie jest brzydkie słowo?
daj znać YouTube, czy to nie jest brzydkie słowo. Na czym ona polega? Polega ona na tym, żeby po pierwsze uwzględnić bardzo ważny poziom horyzontalny, poziom wsparcia i oporu, tam najczęściej, gdzie doszło do pojawienia się strzału popytu bądź strzału podaż. Czyli mamy po prostu potężną świecę i to jest komunikat, informacja, że bardzo duża grupa inwestorów, instytucji, niedźwiedzi, byków, kogutów, a kaczek, po prostu się załadowała na rynku, na danym instrumencie i teraz mam uwzględnić to miejsce, ale o kilka procent niżej albo wyżej, w zależności od tego, czy mówimy o krótkiej czy o długiej pozycji, na poziomie, który na pierwszy rzut oka jest wystawiony w zupełnie nieuzasadnionym miejscu. Takie zabezpieczenie wystawiam. Czyli nie robię czegoś takiego, że 1-3 pips od dołka, 1-3 pips od wierzchołka, tylko uwzględniam ten poziom, ale ten stop loss powinien być jednak mimo wszystko zdecydowanie dalej. W przypadku swing tradingu... A dlaczego tak robisz? Wytłumacz. Dlatego, że po pierwsze nie chcę w ogóle dyskutować o false breakach. To jest pierwsza rzecz, że tutaj nacięło na 5-10 pipsów i to nie było wystarczające wybicie. No już chciałem rozpocząć tę lawinę, ale mówisz, że od razu chcesz zakończyć tę dyskusję. Nie, możemy, bo możemy sobie... Wiesz, ale mieliśmy mówić bardziej o rynku akcyjnym. Ale zaraz do tego rynku akcyjnego dojdziemy, bo filozofia jest taka sama, tylko rodzaj zlecenia jest inny. Niestety na rynku akcyjnym, jeszcze przy dużo mniejszej płynności, no to zlecenia z limitem aktywacji w połączeniu z PKC, no to niestety, ale powodują, że... Ale to po kolei, bo na razie mieszamy wszystko. Kapusta z grochem albo groch z kapustą. Co wolicie, no kapusta z grochem czy groch z kapustą? Że mam dział akcyjny, no to już zacząłem przeskakiwać. Nie wiem, dlaczego cię nie. Ale dobra, wróćmy do tematu tego miejsca wystawiania zlecenia zabezpieczającego. Pierwsze, nie chcę wylatywać po takich delikatnym naruszeniu poziomów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, i to jest dość istotna, dość istotny element strategii. Jeżeli już korzystamy z usług market makerów i wierzymy w tą tezę mówiącą o tym, że broker trochę poluje na nasze stopy, chce tą cenę naciągnąć, to zadaj sobie pytanie, jak łatwo jest naciągnąć cenę o 1 pips, o 2 pipsy, gdzie mamy zdecentralizowany rynek i różne notowania i te notowania mogą się od siebie różnić, a jak ciężko jest naciągnąć wykres o 50-100 pipsów. Już myślałem, że powiesz, zastanów się, jak ty byś był market makerem, to co byś robił? Nie chodzi o to. Natomiast po prostu tak z takiego czysto, może tak nie robią, nie wiem. Natomiast jak po prostu Zenek Martyniuk. Nie chcę tego absolutnie testować na własnej skórze. To znaczy nie mów, że nigdy nie czułeś się, że ci broker, że tak powiem, ustrzelił stopa. Czułem się, dlatego nie chcę się tak czuć. Nie chcę się tak czuć, dlatego w ten sposób do tego podchodzę, tym bardziej, że martwią mnie osoby, które twierdzą i szukają precyzji na rynku walutowym Forex, na rynku, który jest zdecentralizowany. Broker może ten i w pewnych widełkach cenowych ten wykres zmieniać, a ktoś próbuje to uszczelić co do pipsa, co do punkta. I tak to wygląda u mnie, jeżeli chodzi o rynek walutowy. Zresztą ten rynek walutowy, jeżeli chodzi o liczbę dokonywanych transakcji, tych transakcji nie robię zbyt wiele, bo tych okazji też jest jak kot napłakał. Nigdy właśnie, zawsze wiadomo, że kot mało płacze, ale nigdy nie widziałem, ile tych łez on tam rzeczywiście jest w stanie napłakać. To jest niesamowite. Nie? Ale swoją drogą, co sądzisz o takiej strategii stop na kapitale albo wcale, że tutaj znowu sobie zarymuje? Czyli, że mamy pewien depozyt i nie ustawiamy stop lossów. Oczywiście w domyśle ten depozyt nie jest całością naszego kapitału, którym chcemy inwestować. W domyśle działa to tak, że nie stawiamy zleceń zabezpieczających. No i jeżeli nam wyzeruje depozyt, no to widać, tak miało być. To nie jest do końca odpowiedzialne i to jest unikanie tego bólu związanego z akceptacją straty. Czymś innym jest to, że przeznaczamy 100% kapitału na danym rachunku, bo wydzieliliśmy powiedzmy 5000 zł na parę tylko z frankiem szwajcarskim, bo chcemy pospekulować na ewentualnej interwencji Banku Centralnego Szwajcarii. I te 5000 zł
w odniesieniu do całego kapitału, to jednak to jest te 3, 4 czy 5% kapitału, którym inwestujemy. To jest inny scenariusz. Rozumiem, że ty mówisz po prostu, że mamy 50 tysięcy i to jest nasz cały inwestycyjny kapitał i po prostu nim ryzykujemy i albo wylecimy z całym kapitałem. No albo zarobimy się niesamowicie, zrobimy tak zwanego rana. Znaczy swego czasu sam wiesz, że rany spekulacyjne, czyli właśnie one między innymi polegały na tym, że się nie stosowało stopów. Chociaż pewnie niektórzy tak stosowali w nich, no to te rany były swego czasu nie stosowali. Były to... bardzo popularne z wiadomych względów przez grupę TJS. Natomiast te rany wielu osobom zadało rany. Zadały rany. Wszystkim zadały rany. Niewielu, nie większości, ale wszystkim. Zrobiło to bardzo dużo szkody, no wiesz, dlatego że i tutaj mamy, ja mam, nie mówię na zasadzie o tak uważam, tylko my w tym czasie, kiedy rany były bardzo popularne, byliśmy jednym z większych brokerów wprowadzających w Polsce z portfolio, ponad kilkuset klientów w portfolio się znalazło i po pokazaniu się tej filozofii po prostu gro klientów na ogromnym wolumenie w bardzo krótkim czasie wyczyściła swoje depozyty, bo da się wyciągnąć bańkę w miesiąc, bo da się wyciągnąć bańkę w tydzień, bo da się wyciągnąć bańkę w dwa tygodnie. Więc jakby to powiedzieć, tak, to wyrządziło ogrom szkód i absolutnie przypadku, a próbę statystyczną miałem bardzo dużo, bardzo dużą, absolutnie nie widziałem przypadku, kiedy czyli zmiana komuś jednak się udało. Jakaś zmiana się pojawiła. Widziałeś tę zmianę? Oczywiście, była bardzo duża, no bo tak naprawdę nikt o niczym innym nie mówił. Tylko i rzeczywiście o bańce. Było to najbardziej... Bańce ze 100 tysięcy, czy tam z 50. I to było rzeczywiście najbardziej popularny i chodliwy temat, tym bardziej przez dłuższy czas wcześniej. Takiego szybkiego success story nie było. I tego typu historie tak się kończą, nie ma co się chyba dziwić. Chyba w ogóle wcześniej nie było takich success story, które byłyby aż tak medialne. Nie było takiego wystrzału popularności. Możliwe, możliwe. Ja sobie nie przypominam w żadnym wypadku. Możliwe, może jakbym pomyślał, nie no, były przykłady osób, które, chociażby Krzysiek Piruk, który bardzo dobrze na konkursach tradingowych, wtedy kiedy jeszcze opłacało się brać udział w konkursach tradingowych, bo nagrody były bardzo duże. Zgarnął kilka dobrych nagród i rzeczywiście no łebski facet, jeżeli chodzi o inwestowanie i Krzyśka z przyjemnością słucham. Wypowiada się rzadko, więc słucham go praktycznie zawsze, jeżeli chodzi o jego wystąpienia i wykłady. No łatwo się słucha kogoś, wykłady. Kto mało mówi, czyli nas w domyśle słucha się źle. No, to wiadomo, że lepiej zawsze, żeby było konkretnie. Oj, to ciężko. I znowu odpływamy od tematu. Ale ja wiem, nie, że są wakacje. Nie odpływamy, bo powiedziałeś, że to nie, jest strategia. Cały czas mówimy o nieużywaniu i niezabezpieczaniu się przed stratami. Tak. Ja osobiście nie zabezpieczam się tak, że ryzykuję 1% na kapitale, czy 2%, czy 3%. Natomiast wychodzi to, że na pojedynczą pozycję ryzykuję od 5% do nawet 7% kapitału. I wynika to z tego, jak moja statystyka od 2004 roku się prezentuje. Po prostu 70% moich transakcji kończy się na delikatnym plusie, czyli to jest break even, poziom wejścia, plus 3-4 pipsy, punkty, w zależności od tego, czy mówimy o indeksach, czy mówimy o instrumentach typowo walutowych, czy mówimy o surowcach, po to, żeby tam uciułać. Natomiast to szybkie zabezpieczanie powoduje po prostu, że dużo częściej wylatuję, jestem bezpieczniejszy, ale już przytrzymanie zysku na tak dużych pozycjach powoduje, że relatywnie jestem po prostu bardzo usatysfakcjonowany ze swoich wyników. No i tyle. No i to jest w zasadzie cała filozofia, dlaczego pozwalam sobie na zdecydowanie większe ryzyko, które na pierwszy rzut oka jest większe, ale statystyka później pokazuje, że tak absolutnie nie jest. Bardzo dziwię się osobom, które mówią o zysku do ryzyka, czy do jednego, cztery do jednego. Jako taka złota zasada. Jako taka złota zasada. Później widzę screeny, czy wyciąg z konta, mówię o transakcjach, nie mówię o tym, kto jakim kapitałem dysponuje, bo na to wpływ ma bardzo wiele czynników i czasem ten inwestor, który ma 10 tysięcy złotych, inwestuje zdecydowanie lepiej i osiąga może niespektakularne wyniki, ale bardzo ładnie sobie radzi i można go posłuchać, niż inwestor, który ma 100-200 tysięcy i szarżuje
i w zasadzie ma mało do powiedzenia. Jedyne co ma to wyniki, które są trochę efektem przypadku, a wiemy, że efekt przypadku trochę zaczyna tworzyć mentorów. Rozmywa się z czasem. Efekt przypadku... Nie możesz mieć przypadku na przykład przez 10 lat. Dokładnie. I do tego zmierzam. 10 lat dodatnich stóp zwrotu, powiedzmy powyżej jakiegoś poziomu uznawanego powszechnie za dobry, już jakby pokazuje ci, że no, ta osoba nie ma takich wyników z przypadku po prostu. Jak ty się zabezpieczasz? Jak ja się zabezpieczam? Mówimy głównie o rynku akcyjnym. Skaczemy po różnych rynkach, więc... Tak, ale ja teraz lewarowanych kontraktów, CFD-ków mało, bardzo, tykam bardzo, bardzo, bardzo. Chciałbym zacząć od takich podstaw, czyli musimy zwrócić uwagę na to, że nie handlujemy spółkami, tylko handlujemy tak naprawdę ruchem cenowym i tym, jakie ryzyko się wiąże z tym ruchem cenowym. Trzeba tutaj wziąć pod uwagę parytet ryzyka przy budowie portfela. Jeżeli mamy, powiedzmy, na oku średnio zdywersyfikowany portfel, czyli powiedzmy 10 spółek, to nie znaczy, że dysponując kwotą X, musimy ten portfel podzielić na tyle spółek w równych proporcjach, tylko dzielimy je na podstawie ryzyka. No i tutaj takie bardzo szybkie wprowadzenie. Im jest większa zmienność danego instrumentu, tym jest większe ryzyko, więc im większe ryzyko, tym potencjalnie waga w portfelu powinna być mniejsza. Chyba że ktoś inwestuje na giełdzie od marca tego roku i stosuje dokładnie odwrotną zasadę, że im bardziej spółka rośnie, na przykład jakiś tam, nie wiem, Biomaxima, czy Mercator, czy może Biomed Lublin, im bardziej ta spółka rośnie, tym więcej jej mam w portfelu. Natomiast to jest strategia bardzo krótkowzroczna i która działa tylko i wyłącznie w momencie, kiedy te spółki rosną, co ma coś wspólnego z myśleniem takim piramidalnym. Troszeczkę działa to jak piramida. Pytanie. W jaki sposób estymujesz potencjalną wielkość danej pozycji w portfelu? No bo mówisz, że powinniśmy to ważyć. A tak, z wagą zawsze mówisz, poproszę 20 deko i później jest, czy może być 27. W jaki sposób to wygląda u ciebie? 10 deczko zawsze, 10 deczko sera. Nie mam mnie, mów konkretnie. Nie mam jecie. No przede wszystkim musimy sprawdzić, zbadać sobie momentum spółki. Momentum, czyli momentum nie powinniśmy w ogóle wiązać z trendem, bo to są dwie... Czyli dzwonisz do spółki, pytasz, przepraszam, jakie masz momentum. Dzień dobry, jakie macie momentum, moi drodzy? Nie, no do mierzenia momentum mamy kilka różnych instrumentów, chociażby sam wskaźnik momentum, natomiast no, trzeba wiedzieć, jak z niego korzystać, na przykład jeśli chcielibyśmy sprawdzić sobie na X-Station, jak działa momentum danej spółki, to wyjdą nam jakieś bardzo dziwne wyniki. W zależności od tego, jaki wybierzemy okres, no, ten okres zazwyczaj ustawiany jest w większości platform na 14 dni, momentum sprawdza różnice w danym okresie pomiędzy ceną A i ceną B, gdzie cena A to jest cena początkowa, ja cena B będę to jest cena końcowa. Taki, utniemy tego long talka i zrobimy small talka. I teraz pytanie. Jeżeli mamy spółkę X, której rozpiętość wahań jest dwukrotnie większa niż spółki Y, to czy pozycja ma być dwukrotnie mniejsza? Jeżeli spółka ma dwukrotnie większą... Jeżeli chcemy to robić tak bardzo matematycznie, to możemy to zrobić. Natomiast możemy to zrobić w ten sposób. Jak chcesz nie robić tego matematycznie, jak sam powiedziałeś o tym, że korzystasz z momentum i musisz jakiś chodzi sposób, o to, że to... masz dwa podejścia. Masz z jednej strony typową, budujesz portfel na podstawie, na przykład wybierasz te spółki. Ty nie powinieneś patrzeć w kamerę tamtą? No właśnie to jest słabe, bo muszę patrzeć tu, patrzę na ciebie. No to ja będę patrzył w swoją, a ty patrz swoją. Możesz patrzeć w spółki, które cię interesują. Nie obrażasz mnie, spokojnie. Spółki, które, tylko że twoja kamera jest patrząc na mnie. Nie, to właśnie tylko będę patrzył trochę niżej tak w kamerę, a nie na ciebie. Możemy wybierać spółki, które mają momentum wzrostowe, tam powiedzmy od 3 do 18 miesięcy. I tylko na tej podstawie wchodzić. Całkowicie. No właśnie, ale to jest... Próbuj, ćwicz. Stań sobie tam. Dawaj. I całkowicie jakby ignorować pozostałe i też jakieś tam krótkoterminowe trendy i zagranie spekulacyjne również. Możemy je całkowicie pomijać. Czyli z całego szumu informacyjnego się odcinać, co ma swój plus. Natomiast ja tak też nie do końca potrafię robić. I też nie korzystam tak super z takich typowo excelowo-matematycznych tabelek i nie staram się
odcinać od tego w 100%, więc na przykład spółki covidowe też w jakiś tam sposób, mimo że nie miały momentum, bo one wcześniej nie rosły, nie możemy powiedzieć, że miały momentum, bo dopiero tak naprawdę od, powiedzmy, tych troszeczkę ponad kwartału zaczęły rosnąć, ale też dawały, a w zasadzie dają, ogromne perspektywy na zysk, prawda? Zwłaszcza jeżeli go zaksięgowałeś w odpowiednim momencie, albo jeśli dalej czekasz na jego realizację. Natomiast cały czas odchodzimy od tematu, bo co do ucinania strat, no to obsunięcie obsunięciu jest nierówne, bo czym innym jest na przykład strata 10% jakiejś spółki, którą mamy w portfelu, którą dopiero kupiłem, powiedzmy, w korekcie, bo uznałem, że to jest dobry moment, była korekta, fajnie, dobry moment na wyjście, okazuje się, że kupuję i po tygodniu jestem 10% w plecy od momentu wejścia. To jest inna sytuacja niż w przypadku, gdy na przykład mam, nie wiem, powiedzmy, spółkę Playway, która spadła o 10%, ale ja ją mam w portfelu na przykład od 2018 roku. I dla mnie to jeszcze nie jest strata i długo, długo jeszcze nie będzie to strata ze względu na mój poziom wejścia i trzeba jakby te dwie rzeczy podzielić. I na przykład moje pytanie otwarte do ciebie, czy jeżeli na rynku wszystko spada, a zazwyczaj jest tak, co mieliśmy chociażby w ostatni czwartek dowód na to, a jeszcze większy dowód mieliśmy na to w połowie marca, gdy jest panika na rynku, no to tak naprawdę wszystko spada. Gdy jest euforia, to też praktycznie wszystko w różnych poziomach procentowych, ale jednak rośnie. No ale wróćmy do tej paniki. Czy jeżeli jest panika, my jesteśmy na poziomach takich, gdzie nie zagraża nam jeszcze strata, ponieważ weszliśmy na przykład znacznie wcześniej w konkretne walory. Czy według ciebie powinniśmy uciekać do bezpiecznych aktywów? Jeżeli mamy większy portfel, to możemy przechodzić na przykład w jakiś fundusz obligacyjny. Jeżeli mniejszy portfel, no to od razu do gotówki, prawda? To pytanie jest kosmicznie wielkie, więc ja je może uproszczę do tego, co powinniśmy robić w momencie, kiedy mamy taki brązowy czwartek, jak miał miejsce w ubiegłym tygodniu na rynku New Connect. Tak, ale nie, jeszcze po pierwsze, zakładając, że na portfelu nie mamy straty jeszcze, ale widzimy, że jest potężna obsuwa. Nieważne, czy jest teoretycznie, czysto teoretycznie. Mówię tutaj o tym, jak ja prowadzę portfel. Po pierwsze, tego typu sesja w żaden sposób nie wpływa na moją decyzyjność, bo wszystkie zabezpieczenia na każdej pozycji mam ustawione wcześniej. Więc jeżeli pojawia się tego typu sesja, ani od nich nie uciekam, ani nie zamykam żadnych wcześniej pozycji, strategia jest przygotowana wcześniej. Jeżeli tej strategii nie mamy, w momencie, kiedy pojawia się gwałtowna zmienność i ona jest negatywnie skierowana w stosunku do naszego portfela, to co się wtedy pojawia? To się pojawia totalny chaos i robimy głupoty. A później najgorsze jest to, że próbujemy wyciągnąć wnioski z tego, co robiliśmy typowo pod wpływem emocji. Jakby to powiedzieć, jeżeli próbujemy wyciągnąć wnioski, to jest wnioski, takie inwestycyjne gówno, w które się pakujemy. Dlatego brązowy czwartek i tego nie powinniśmy robić. Wcześniej przygotowane poziomy, zabezpieczenia, mogą to być zlecenia, które nie są idealne, to mogą powodować mocne zwiększenie strat, czyli zlecenia typu z limitem aktywacji, ale nie, żeby później zamykać z limitem ceny, tylko pekacem. Czyli po prostu standardowy stop loss. Czyli po prostu wyrzucenie pozycji z portfela, nawet jeżeli ten koszt wyrzucenia będzie 1-2 punkty procentowe większy niż wyjściowo założyliśmy, bo to jest ucinanie strat, bo w przypadku rynkowej paniki tak naprawdę nie jesteśmy w stanie żadnymi matematycznymi metodami oszacować potencjalnej przeceny. Są osoby, którym się udaje, ale zauważ, że zwykle udaje im się raz, a przy kolejnych tego typu zjazdach już tych takich udawa, że się znowu udaje to przewidzieć, tak się nie dzieje. I tutaj wracamy do tego samego, co mówiliśmy wcześniej. Oddzielamy szczęście od skilla na zasadzie powtarzalności i rozłożenia niestety, w czasie. Niestety na skilla, no właśnie, to jest duża, duża, mega duża różnica. Skill i wyczucie, bo to też są dwie inne rzeczy. Mhm. Tej osób, które będą miały rewelacyjne wyniki portfela w 2020 roku, na pewno będzie mnóstwo i super, bardzo się z tego cieszę. Ale 2021 piąteczka, i drugi? To już jest zupełnie inna kwestia. Natomiast mam nadzieję, że ty, my, wy, oni, ono,
bo ono też jest modne z perspektywy gender. Bezosobowo, żeby się zwracać też. Gdzie tak jest? Nie? Nie? Ty pierwsze nie? Na fali? Że tak, gender... Nie wiem, w jakim towarzystwie się obracasz. Nie wiem. Ja też nie wiem. Znaczy, że ja się obracam, gender, tak? No. Nie. Ja się obracam w osobach, które się są w stanie się określić. Obracasz się w osobach. Okay. No, nieważne. No w ogóle, po co my weszliśmy w temat gender? Po co ja wszedłem? Po co ja wszedłem? Niemądry ja. A jak niektórzy mówią, weszłem. No, tyle mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o brązowy czwartek na New Connectie. Czyli jeżeli jestem wciąż na plusie, a wszystko spada? To nie ma znaczenia. Wcześniej musisz mieć strategię prowadzenia pozycji opracowaną. Czy to jest strategia polegająca na tym, że przesuwasz pod ostatnie dołki, czy przesuwasz w oparciu o średnią kroczącą, czy przesuwasz matematycznie, dając powiedzmy, obliczasz to w ten sposób, że jeżeli cena nam rośnie, to przesuwasz, nie wiem, o 70% wzrostu ceny, czyli takiego trading stopa, ale trochę bardziej matematycznego. Tak, żeby dawać też trochę poduszkę i wytchnienia na to, że jak mamy mocne wzrosty, to i korekta może być gwałtowna, o czym świadczy sytuacja chociażby indeksu NC Index, czyli New Connect, który zaliczył wybitny kwartał, chyba najlepszy w historii i oczywiście skończyło się to największą dzienną zwałą swoją w historii. Drogą. Więc tego typu historie tak się po prostu kończą. Swoją drogą to samo było przed marcowymi spadkami, kiedy od stycznia NC Index bardzo mocno rósł, a potem osiągnął w marcu historycznie najniższy poziom. Więc to pokazuje, że tutaj ta zmienność jest ogromna i też nie możemy stawiać sobie stopa tak samo jak na przykład na spółkach z indeksu WIG20, bo wiadomo, że one są znacznie mniej zmienne, te ruchy cenowe są niższe i powiedzmy, że gdybyś mnie zapytał, jak ja zabezpieczam się przed stratami, powiedzmy, że wchodzę w jakąś spółkę i no cóż, księguję stratę i ta strata się powiększa, w którym momencie z niej wyjść? Na pewno trzeba z niej w którymś momencie wyjść, bo najgorsze, co możesz zrobić, to strategia kup i trzymaj, bo to najczęściej strategia stosowana w momencie, w którym niestety, ale nie poszło po twojej myśli i wtedy robisz dokładnie coś odwrotnego niż powinieneś lub powinnaś, bo nie tniesz strat i utrzymujesz, dajesz zyskom rosnąć, tylko robisz dokładnie odwrotnie, trzymasz straty, a gdy tylko wyjdziesz chociażby trochę na plus albo na to upragnione BE, no to zamykasz pozycję i mówisz uff, nigdy więcej tego FOMUR-u, uff, nigdy więcej Alior Banku, uff, nigdy więcej czegoś tam jeszcze, 100 tysięcy innych spółek, na których można było i zawsze będzie można stracić. I też nigdy nie mamy gwarancji, że przecież to, że weszliśmy po cenie wyższej niż teraz jest, nigdy nie mamy gwarancji, że ta spółka odbije. W ogóle to myślenie dla mnie jest bardzo dziwne. A często daje się wyczuć u niektórych, że wszedłem i czekam na odbicie. No, wiadomo, że czekasz na odbicie, ale czy ono kiedykolwiek nadejdzie? I oczywiście ja na przykład w przypadku większości spółek, myśląc o tym, jeśli pójdzie coś nie tak, kiedy mam wyjść, to tak jak wspomniałeś, patrzę przede wszystkim na to, jakie były, jeżeli spółka jest w trendzie wzrostowym, to patrzę, jakie są korekty, jakie były wcześniej korekty spadkowe. Jeżeli spółka jest w relatywnej konsolidacji, to też patrzę, jakie były spadki, jakie były odreagowania tych spadków, czy w ogóle one były. I na tej podstawie buduję sobie w głowie plan, czy wychodzę przy 5%, czy wychodzę przy 10%. Przy 10% no to już jest sporo i to już jest zbliżanie się do strategii kup i trzymaj, bo potem może być komuś na przykład żal wyjść i to jest standardowe podejście, tutaj nie ma się czego wstydzić. Każdy przez to przechodził, że żal było mu uciąć stratę, bo nie chciał mieć tej straty, a ona się powiększała i trzeba w sobie wykształcić takie podejście, tę formację psychiczną, że ucinam stratę, nie zamrażam tego kapitału, mogę go wykorzystać w inny sposób, na innych okazjach inwestycyjnych. Oczywiście mogę go też stracić, jeżeli dalej będę popełniał te same błędy utrzymywania strat. Ale chodzi o to, żeby właśnie nie zamrażać się na stratach. I u mnie wielokrotnie pojawiały się sytuacje, czy to nawet na akcjach, nie tylko na kontraktach CFD, że miałem więcej spółek, miałem więcej transakcji stratnych niż zyskownych, a i tak miałem pozytywną stopę zwrotu. Co pokazuje, że nie ma sensu trzymać strat, bo nigdy nie wiadomo, czy uda nam się z nich wyjść, a może być zawsze gorzej. Wiem, że teraz to, co powiedziałem, to jest truizm, ale
Łatwo jest to powiedzieć, a trudno jest to realizować konsekwentnie. Jeszcze odnośnie zabezpieczenia się jest jeszcze jedna fajna technika, która jest przydatna przede wszystkim dla osób początkujących, żeby zamiast określać procentowo wielkość ponoszonego ryzyka, określać je kwotowo. Kwotowo, czyli tak zwane, mówi się o tak zwanym 1R, czyli wielkości, którą ryzykujesz na pojedynczą transakcję. To może być 1000 zł, 500 zł, 2000 zł. Kwota, z której stratą czujesz się komfortowo. Czy żadną kwotą, nawet jak stracisz 10 zł, to się nie do końca czujesz komfortowo, ale chodzi o to, 10 zł to na żeby, samą prowizję. Nie powodowało to jakiejś u ciebie paniki i takiego zamrożenia decyzyjnego, nie wiem jak to fachowo nazwać, to, że czujesz po prostu bezsilność i nie chcesz podjąć jakiegokolwiek działania, tylko patrzysz się albo, nie daj Boże, zamykasz po prostu platformę komputer, żeby tego nie widzieć. Tak, na kilka dni zamykasz, obrażasz się na rynek. To jest bardzo profesjonalnym podejściem. Ale jeszcze gorsze niż to, co powiedziałeś, jest próba odegrania się na rynku. To już jest inna kwestia. I próba odegrania się, myślę, że sobie zostawimy ten temat na osobną materiał. Bo to już jest bardziej psychologia. Bo to już jest bardziej psychologia, a o psychologii mówi się bardzo mało. Zresztą my mało mówimy, a powinno się mówić bardzo dużo. Bo prawda jest taka, że psychologii inwestowania i tak samo z zarządzaniem kapitałem jest tak, że trzeba wiedzieć, że nie jesteśmy doskonali, będziemy reagować fatalnie, dlatego jest potrzebny ten plan, żeby nam pomógł stłamsić emocje, ale nie jesteśmy ich w stanie wyeliminować. I uwierz mi, ja jestem na rynku już naprawdę kupę lat i dalej wkurzam się, jak pozycja od momentu jej zajęcia idzie w złą stronę i czuję, ale po prostu realizuję z dyscypliną swoje podejście i nie uważam, żeby to było coś złego, że rzeczywiście tak się dzieje w mojej głowie, tylko po prostu to musi być kontrolowane. Dokładnie tak. Może jeszcze na sam koniec. Mamy, gadamy o tych stop lossach. Jak to wygląda ten stop loss na giełdzie, na rynku akcyjnym, bo sporo osób się pyta, no jak ustawić, nie mam czegoś takiego jak stop loss w ogóle na platformie transakcyjnej mojej, jakiejkolwiek w domu maklerskim. Stawiam zlecenie na akcję. VIX Station jest, dlatego że ona jest wbudowana jak gdyby w... No ale XTB ma swoją platformę handlową. Ale mówisz o, jeżeli chcesz ustawić stop loss na akcjach, to też musisz osobne zlecenie. Nie możesz dać jako parametru, tak jak przy CFD-kach. Więc działa to tak samo, jak w sensie... Ale optycznie jest łatwiej. Optycznie tak, bo możesz sobie tam nawet wszystko to... Nawet możesz z ręki poustawiać poziomy. No to tego nie ma na innych platformach transakcyjnych polskich domów maklerskich, ale to jakby jest detal. Chodzi mi o to, że mamy zlecenie stop loss, które jest po prostu zleceniem maklerskim z limitem aktywacji, ale bez limitu ceny, czyli zleceniem maklerskim z limitem aktywacji PKC po każdej cenie, więc możesz ustawić również zlecenie stop loss, na przykład kupna akcji, co wydaje się czymś dziwnym. No jak kupno? Przecież stop loss no to jest ucinanie strat, czyli sprzedaż. Znaczy nie, no możesz ustawić zlecenie z limitem aktywacji. Stop loss. Zlecenie stop loss to jest zlecenie z limitem aktywacji, ale bez limitu ceny. I nawet jeżeli ale kupujesz... Ale nie wszędzie ono się nazywa stop loss, po prostu to jest zlecenie z limitem aktywacji. Więc to stop loss ty sobie dorobiłeś. Nie, stop loss to jest zlecenie z limitem cały aktywacji. Cały czas myślałem inaczej, widzicie? Cały czas się uczę. Ale wiesz, to jest problem, bo to tworzy... Masz homonimy, masz dwa te same słowa, ale one znaczą zupełnie coś innego na różnych rynkach, bo na rynku kontraktów terminowych czy na rynku kontraktów różnicowych stop loss to jest dodatkowy parametr transakcji, który sobie ustawiasz, że tu zamykasz na tym poziomie transakcję przy pozycji długiej albo przy pozycji krótkiej. A na rynku akcyjnym, zwłaszcza jeśli mówimy o platformie UTP, platforma UTP jest na warszawskiej giełdzie, na giełdach tych wszystkich nasdaqowych, czy też na giełdach na Eurostoxa, na tych wszystkich ksetrach i tak dalej. To jest najpopularniejszy system transakcyjny dla handlu akcjami i ETF-ami. Nie mówimy oczywiście o platformach brokerskich, mówimy o systemie informatycznym, do którego my tak naprawdę nie mamy dostępu, bo... Ale znamy informatyka, który ma. Dokładnie tak, znamy. W każdym razie stop loss to nie musi być zlecenie, które ucina straty. Stop loss to może być zlecenie naszego kupna po pewnych parametrach, tak jak mówiłem, z limitem aktywacji po każdej cenie. Jak ciąć straty? No, możemy je ciąć zarówno tym zleceniem sprzedaży stop loss i ustalamy limit aktywacji PKC, czyli jeżeli mamy jakąś spółkę,
kupiliśmy ją powiedzmy za 15 zł. Ale nie musimy tego tłumaczyć, bo jest nie? lekcja cała, nie? Jest lekcja, o właśnie, widzisz, no, jak ty to masz, ty to mądra głowa jesteś. No, jednak lekcja jest na ten temat najlepszego kursu inwestowania w akcje, ale tak chciałem tylko powiedzieć, że mamy zlecenie stop loss i mamy stop limit. Stop limit to jest zlecenie też sprzedaży, możemy ustawić zlecenie stop limit sprzedaży, gdzie ustawiamy limit aktywacji, kiedy zaczniemy sprzedawać nasze akcje i możemy też ustawić limit cenowy, do którego limitu te ceny, do którego limitu ceny będziemy te akcje sprzedawać. Tak, żeby uniknąć tego, o czym powiedziałeś kiedyś na mało płynnych spółkach, że sporo stracimy na tym stop lossie, bo nie tylko zaczniemy zbierać coraz mniej korzystne oferty, sprzedając nasze akcje. To nie oznacza, że do końca, to bardziej oznacza, że powinniśmy unikać mało płynnych spółek, niż to, że powinniśmy unikać zlecenia zabezpieczających. Tak, 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 to na pewno. To co, na koniec, dajcie znać koniecznie w komentarzu, bo jestem mega ciekaw, bo może się okaże, że zmienię pod wpływem jednego komentarza swoją strategię. Twoje życie się zmieni. Moje życie się zmieni. I ty wchodzisz zmieni, w storytelling, oczywiście. A nie w analitykę. Dokładnie. Napiszcie, podziel się z swoim podejściem z nami w komentarzu. Będziemy mega wdzięczni. Ja tylko dorzucę, tak wygląda magazyn, wydanie 22 magazynu Inwestor. Kod rabatowy złoto bez polskich znaków, czyli pisane przez L, złoto, to 20% na wszystkie produkty w sklepie. A prenumeratorzy mają gratis e-book Bezpieczne Przestanie Istnieją i nagrania z webinarów, których z tygodnia na tydzień czyli można jest by coraz więcej. Że prenumeratorzy mają lepiej, a nie gorzej. Oczywiście, że tak. Jak to mówi Albert Longterm Rokicki z inwestorskim pozdrowieniem. Cześć. Cześć. Musimy jakoś mieć takie... Musimy, nie, jakoś, właśnie, fajnie, jakieś, musimy jakiś branding zrobić, bo jesteśmy no, tacy bezpłciowi, strasznie. Takiego... Dajcie znać, jak moglibyśmy się żegnać. O, jak moglibyśmy się żegnać tak, żeby to było... Z jajem, z ikrą, z charyzmą, ale nie z taką charyzmą, która rozpętuje wojnę oczywiście. Bo niektórzy mieli taką charyzmę. Piąteczka. A, grupa facebookowa Podkorek. Dokładnie. Jeszcze o tym nie powiedzieliśmy. Wbijam. Pamiętajcie, Podkorek. Pakujcie link, tak, aż... Link nigdzie nie wyskoczy, nie? Nie wyskoczy, ale wyskoczy takie coś, takie... Animacja. W opisie. Pakujcie wbijajcie. Tak, żeby aż odbiło na rękojeści. Zapraszamy na facebookową grupę Podkorek, gdzie się edukujemy, uczymy, rozwijamy, inwestujemy, a przede wszystkim ładujemy pod... Korek.